Cześć wszystkim, to już ostatni filmik w tym roku. No i pokażę wam moją dwudziestkę po 5 tygodniach. Co prawda, chyba z 5 dni temu pokazywałem po 3 tygodniach, ale to jest magia ekranu. No dobra, jak widać rośliny trochę ruszyły i no i mamy rogatka w akwarium, który urósł już tak jak głupi, więc go trzeba będzie trochę wyciągnąć, żeby wam pokazać akwarium. Zazwyczaj robię tak w świeżym akwarium, że wrzucam albo rogatka, albo moczarkę kanadyjską, żeby trochę pochłaniały tych substancji, głównie azotu, fosforu. Tu akurat fosforu nie ma, bo go zżera podłoże, no ale azotu trochę było. Jak widać, wpuściłem rybki. Były 3 bystrzyki Amandy, kolejnych, ile ich jest razem? 10, czyli kolejnych 7. Teraz już będziecie widzieć akwarium bez tego rogatka, który urósł i zarósł całe akwarium. Po 4 tygodniach zacząłem trochę nawozić. No i niestety coś poszło nie tak. Plan był taki, że będę dawał minimalną dawkę, właściwie połowę zalecanej dawki nawozów. Nawóz, którego użyłem, to Vimy All-in-One. Bo akurat miałem cały czas się uczę nawozić i w ogóle prowadzić to akwarium. I no, nie wiedziałem, jak nawozić solami, bo fosfor zostanie zżarty, więc w słupie wody będzie azot, potas i mikroelementy. No i mam zagwozdkę. Uznałem, że może zrobimy to jakoś bardziej kompleksowo i postanowiłem nawozić tak naprawdę symbolicznymi dawkami Vimy All-in-One. Między innymi też dlatego, że po prostu kiedyś go kupiłem i taki miałem. Efekty są takie, że jak zaraz zobaczycie na zbliżeniach, niestety pojawiły mi się glony różnego rodzaju i na dodatek pojawiły się krasnorosty. Przede wszystkim pojawiły się źrenice punktowe na szybie. Szyba jest specjalnie niewyczyszczona. Całe akwarium pokazuje jeszcze przed czyszczeniem, przed podmianką, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Pojawiły mi się źrenice punktowe na przedniej szybie i gdzieś tam na kamieniach. Pojawiły mi się glony nitkowe, te krótkie, cienkie nici, nie pamiętam, jak one się nazywają, jaką mają jakąś swoją nazwę, ale nie pamiętam. De facto cała tylnia i ta cała przednia szyba są zarośnięte tymi krótkimi nitkami. Pojawiły się krasnorosty. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie powie, że to z powodu starej wody i brudnego akwarium i czegoś tam jeszcze. I pojawiły się jeszcze jakieś zielone glony, ale tych już nawet nie wiem, co to jest. Nie jest tak strasznie, mówiąc szczerze. Ale no, spodziewałem się, że będzie trochę lepiej. Tak naprawdę podawałem minimalne dawki tego Vimy, ale kurczaki, on zawiera jakieś kosmiczne ilości potasu. Ja już to wcześniej kiedyś sprawdzałem, ale mówiąc szczerze, zapomniałem o tym, ale uświadomił mi to ostatnio film, który widziałem na kanale u akwarysty. I on właśnie tam nawozi tym Vimy All-in-One i podał procentowy udział pierwiastków w tym nawozie. I właśnie tego potasu tam jest ogromna ilość. I właśnie mi się przypomniało, że kurczę, to jest jakiś nawóz taki, no nie wiem, jak dla mnie trochę dziwny, z racji na to, że te ilości potasu w nim są ogromne. No nic. Z plusów, jakie mogę wam powiedzieć w tym akwarium, jakie są plusy, to roślinki zaczęły rosnąć. Duży heniek, jak widać, no poszedł ładnie. Rotala tam gdzieś z tyłu też. Monte Carlo się trzyma.
i to, co miało odpaść z liści z tego trawnika, który jest na przodzie, no to już zgniło, opadło, natomiast wypuszczane są następne trawki, następne listki, więc chyba coś jednak z tego trawnika będzie, nie zgnije mi cały. A o to się najbardziej martwiłem. No i teraz muszę sobie jakoś poradzić z ustabilizowaniem parametrów. Cały czas nie wiem, jak sobie radzić z nawożeniem tego akwarium. Myślę, że odpuszczę sobie to Vimy, jakoś ustalę jakieś parametry, jakie tu mają być. Myślę, że to będą dosyć niskie, jako że nie będzie w wodzie, nie będzie fosforu, bo cały pójdzie do podłoża, bo podłoże go pochłonie, więc żeby te glony tutaj się nie rozprzestrzeniały, to parametry w wodzie muszą być niskie. Myślę, że azot gdzieś na poziomie koło 5, potas maksymalnie między 5 a 10, 10 to już jest tak maks. CAMG z miry mineralizatora, więc 25 i chyba 7, no taki ma mineralizator i tak będzie, tu się nie będę nad tym zastanawiał. Jakieś mikro, właśnie może te, podawałem tu mikro, od trzeciego tygodnia chyba zacząłem podawać mikro w małych dawkach, ale podawałem, może te glony są od nadmiaru żelaza, nie sprawdziłem, ale sprawdzałem NO3 na razie tylko. Chciałem zobaczyć, czy ten rogatek pomógł w pozbyciu się azotu. No i właściwie jest między 1 a 2, czyli bardzo mało. Dobra, ustalimy sobie jakieś działania z solami i powiem wam już to dalej w następnym filmie. A teraz co? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.